po niespodziewanej śmierci Władysława w trybie ekspresowym na jego następcę wybrano Aleksandra Karola von Mecklenburga, choć sama uroczystość koronacji odbyła się dopiero po wojnie, gdy król wrócił z frontu. Nowy władca nie czekał ani chwili i wojska Rzeczypospolitej z nową energią zaatakowały przeciwnika. Zajęto m.in. wyspę Archipelagu Estońskiego, ostatnią siedzibę zakonu kawalerów mieczowych. Pozostałość armii zakonnej dowodzonej przez Wilhelma Bera przy wsparciu moskiewskim ruszyła pod Kursk, gdzie jednak została pokonana. Następnie na przełomie 1556 i 57 pod Jurjewem Polskim doszło do szeregu trzech bitew. Hetman Wielki Koronny Przyjemski próbował zająć miasto, jednakże został odparty przez Arkadia Wasilewicza. Następnie miasto zaatakował Bogumił Leszczyński i pobił armię Wasilewicza. Jednakże już miesiąc później pod miasto dotarł Daniel Barclay de Tolly, który pokonał i wypędził wojska polskie dowodzone przez Leszczyńskiego. Wiosną pod Riazaniem Aleksander II pokonał Wasilewicza w swojej pierwszej bitwie jako nowy król. Na tyłach frontu w okolicach Żmudzi wojskom polskim we znaki dawała się zakonna partyzantka, dowodzona przez Wilhelma Bera, który przedostał się na te tereny. Niewielkie siły napadały na linie zaopatrzeniowe, terroryzowały ludność cywilną oraz odciągały uwagę wojsk polskich od głównego frontu. Dlatego też Hetman Wielki Koronny Przyjemski ruszył na Żmudź i pod Pojpedą oraz pod Szawle pokonał Wilhelma Bera i ukrócił działania partyzanckie na tym terenie. Do końca 1558 roku większość terenów Wielkiego Księstwa Jarosławskiego, jak to jest nazywane w polskiej historiografii, znajdowała się pod kontrolą Rzeczypospolitej, z wyjątkiem samego Jarosławia, książęcej stolicy. Wielki Książę zgodził się podpisać zawieszenie broni. Obie strony szykowały się do podpisania traktatu pokojowego. Nie spodobało się to jednak pewnemu bojarowi, Prokopowi Apraksinowi, który zdołał zgromadzić wokół siebie kilka tysięcy żołnierzy i wzniecił antypolskie powstanie w Finlandii. W zagrożony rejon ruszyli Przyjemski z nowo mianowanym hetmanem polnym litewskim Dąbskim, licząc na łatwe zwycięstwo. Jednakże się przeliczyli. W grudniu 1558 roku Dąbski przegrał sromotnie pod Kainu, tymczasową stolicą Wolnego Księstwa, jak nazywali się poplecznicy Apraksina. Następnie warunki pogodowe się pogorszyły i dopiero w lutym Przyjemski mógł ponownie zaatakować miasto. Apraksin znów był górą, mimo słabszych i mniej liczebnych wojsk. Dzielny bojar snuł plany ogólnorosyjskiego powstania, jednakże Wielki Książę podpisał w tym czasie traktat pokojowy z Polakami. Apraksin poczuł się zdradzony i jeszcze tego samego roku próbował wyzwolić księstwo Finlandii spod władzy zdradliwych i tchórzliwych Rurykowiczów. Jednakże bez wsparcia nie odniósł skutku. Na traktacie pokojowym do korony, a konkretnie województwa Inflantów, teraz już przekształconego w księstwo Inflantów Korony Polskiej, włączono archipelag estoński, likwidując tym samym zakon kawalerów mieczowych, a także rosyjskie ziemie. Chełm i Jokę włączono do księstwa litewskiego, wielkie księstwo moskiewskie Korony Polskiej poszerzono o Kołomnę, Zubców, Twer i Kaszyn. Choć ta wojna nie była aż tak dewastująca dla ziem Rzeczypospolitej jak poprzednia, historycy zwracają uwagę na wysokie straty wśród wojsk polskich, głównie z powodu wyniszczenia. Historycy szacują, że głód, choroby, zima oraz warunki terenowe mogły być odpowiedzialne za około 30 do nawet 40% strat wśród wojsk polskich. Dla porównania, odsetek ten dla wojsk litewskich mógł wynosić około 20%, a dla Rosjan tylko 5%. Król Aleksander nie zamierzał jednak się zatrzymywać i jeszcze tego samego roku ruszył na Siedmiogród. Niewielki kraj, który rok wcześniej uniezależnił się od Węgier, po uprzednim rozdzieleniu kraju na dwa przez Polskę i Turcję, wspierany był jedynie przez niemieckie księstwo Kleve, wynik wojny był więc łatwy do przewidzenia. O tym, jak łatwa dla korony była ta wojna, niech świadczy fakt, że król do tego zadania oddelegował tylko jedną armię, dowodzoną przez hetmana polnego litewskiego Lecha Dąbskiego, który zniszczył wątłe siły Siedmiogrodzian pod Maroszwaszarheli, zajął wszystkie twierdze bez oporu ze strony obrońców, a na dokładkę wrócił pod Gniezno i rozbił tam wojska Karla Friedricha Denesena z Kleve, który dotarł do Wielkopolski przez inne niemieckie księstwa. Rok i 8 dni po rozpoczęciu wojny
podpisano traktat pokojowy, w którym Polska zagarnęła południowy i zachodni Siedmiogród pod pretekstem ochrony lokalnej ludności przed rosnącym zagrożeniem osmańskim. 3 lata później, po zgromadzeniu odpowiednich sił, funduszy oraz po intensywnej kampanii propagandowej na dworach zachodniej Europy, Aleksander gotów był do kolejnej wojny, przy pomocy której mógł upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Królestwo Węgier było w rozsypce. Osłabione i upokorzone po poprzednich wojnach, dopiero co wyszło z wyniszczającej wojny 9-letniej między Ligą Protestancką a Katolicką, tracąc dużą część terytorium na rzecz Austrii, w latach 50. podzieliło się na 3 części. Zachodnie Węgry, wschodnie Węgry, które wkrótce się odłączyły i proklamowały niepodległość jako księstwo Siedmiogrodu, niedługo później brutalnie podbite przez Polskę, oraz autonomiczne księstwo Zakarpacie. I to właśnie węgierskie Zakarpacie stało się pretekstem dla korony, ponieważ jego zachodnia część została podbita przez Zygmunta Podjebrada jeszcze pod koniec XV wieku. W tym samym czasie księstwo śląskie, nastawione wyraźnie antypolsko, po uprzednim odebraniu im Głogowa i Legnicy, próbowało zawiązać antypolską koalicję. Niestety dla nich w 1563 roku, oprócz Śląska, należały do niej tylko Węgry i Albania. W marcu tego roku rozpoczęła się wojna znana jako Polski Podbój Wschodniego Zakarpacia. Pierwszym ruchem Rzeczypospolitej był atak Bogumiła Leszczyńskiego na Śląsk. Pod Wrocławiem starł się z wojskami dowodzonymi przez Rudolfa Wille i odniósł zwycięstwo. W tym samym czasie Andrzej Śluska w okolicy miejscowości Bacz spotkał i pokonał siły węgierskie. Następnie, po zostawieniu niewielkich sił jako garnizon, ruszył na południe, by utemperować nosa Albańczykom. Hetman Wielki Litewski starł się z wojskami albańskimi dowodzonymi przez Iliego Dosti pod Janią oraz Tirhalą. W obu bitwach odniósł zwycięstwo, wyłączając Albanię z wojny. Niedługo później podpisano traktat pokojowy. W jego wyniku zhołdowano Śląsk, korona zaanektowała też zachodnie Węgry, to jest Peszt i Bacz, zostawiając jedynie Zakarpacie, de facto cel tej wojny. Od teraz Królestwo Węgier istniało tylko teoretycznie, ponieważ większość Zakarpacia zamieszkana była przez Rusinów. Jednakże polska ekspansja na Węgrzech nie przeszła niezauważona na dworze w Stambule. Sułtan Orhan II Osmanoglu zgromadził wojska i w czerwcu 1568 roku przekroczył nowe granice Rzeczypospolitej.